Dziki Zachód Dzień dobry O, dzień dobry Dzień dobry, panu Jak zdrowie? Trochę wcześniej, nie, to zdrowie kwitnące I Ameryka y, w nadziei Mogłaby się na zielono pomalować Podczas gdy w Europa Europa w beznadziei Czarnej, chodzi o stan ducha raczej A nie o liczbę zarażeń Słuchałem y, fragmentu rozmowy Twojej z Franciszkaninem Księdzem Cebulą tak z 15 minut, ostatnie, i te słowa jestem w rękach pana, które arcybiskup Paryża powiedział. Wypowiedział też na przykład gubernator Teksasu, starszy pan, 70 lat skończył, i występował w kontekście kwarantann wielu. I powiedział, że robienie kwarantanny takiej, że się zrujnuje cały kraj z powodu osób najstarszych, o które się oczywiście troszczymy, nie chcemy, żeby się pozarażały. Że to powinna być decyzja również tych najstarszych. I on, jako najstarszy, i ma jeszcze tam kolegów i, i krewnych z pokolenia tych, którzy drugą wojnę światową pamiętają, on mówi, ale. Ja jestem w rękach Pana i po ludzku będę próbował się nie zarazić, ale jednocześnie, jeżeli dla moich dzieci i wnuków kraj ma być zrujnowany poprzez zamknięcie wszystkiego na dwa albo trzy miesiące, to ja tak nie chcę. To ja wolę we własnej roztropności się poruszać po kraju, w którym inni we własnej roztropności coś otworzą, a czegoś otwierać nie będą. Do sklepu będą wpuszczać grupami mniejszymi. Ta rozmowa kościelna bardzo mnie zaciekawiła, bo rozjuszony jestem, to więc nie wiem, czy mamy w kontekście kościelnym zacząć, czy chcesz gdzie indziej. Bardzo tak optymistycznie powiedziałeś o Ameryce. Ameryka tak. na zielono, a te informacje z Ameryki wcale nie są takie zielone czy nie są takie różowe. Po pierwsze, przewiduje się, że pandemia spowoduje 20% bezrobocie. Po drugie, nielubiani przez Ciebie demokraci mhm. zaczynają czuć się pewniej na tej scenie politycznej. A po trzecie, taki cytat, tak rozpocząłem popołudnie wnet to jest walka o przyszłość świata, a nie, walka, a nie walka z wirusem, i że to jest walka o totalne osłabienie Stanów Zjednoczonych, tak powiedział profesor Adam Prokopowicz, często gość bradia wnet znający świat człowiek. To nie wiem, skąd te informacje czarne pochodzą, bo to tak jakby ktoś przefiltrował to, co się w Ameryce dzieje i ducha amerykańskiego nie zauważył, o czym ludzie myślą, i tak dalej. I dwa tematy. Uderzyłeś palcem w to, dlaczego ja twierdzę, że Ameryka jest na zielono, czyli w działania praktyczne przeróżne, mam cały papier na ten temat, władzy amerykańskiej, co się robi, a czego się nie robi w Europie, a można byłoby zrobić. I nie mówię tylko o Polsce, tylko ogólnie w całej Europie można pewne rzeczy zrobić. A drugim palcem stuknąłeś w temat Chiny i w temat, który trzeba nazywać otwartym językiem wojna. To, z czym mamy do czynienia z Chinami w tej chwili, to jest wojna. Trochę innymi narzędziami toczona, ale jest to wojna. I możemy abstrahować od tematu, czy Chińczycy tego wirusa celowo wypuścili, czy im się wymknął, w tej chwili toczy się dookoła wirusa wojna. Rzeczywiście o przejęcie panowania nad światem. I te dwa tematy sobie przygotowałem, dwa segmenty. No i ten kościelny jakoś tak sam wypłynął, bo postawa biskupa, arcybiskupa Paryża jest odwrotna do postawy polskiego episkopatu. Staliśmy się więźniami dyktatury sanitarnej, katolicy się stali. Jednocześnie nie ma takich samych ograniczeń ani w sklepach, ani w aptekach. Ani w obiektach użyteczności publicznej, na poczcie, i tak dalej. W autobusie 20 m kwadratowych może siedzieć 16 osób, a w, ko w kościele 1000 m2 5 osób. No to, so, to są absurdalne pomysły władzy, którym się episkopat nie wiem czemu podporządkował. To wierni powinni decydować samodzielnie. Czy jeszcze chcą wchodzić do tego kościoła, yy, bo im się wydaje niezbyt przepełniony, a mniej przepełniony niż sklep czy autobus? Czy już nie chcą wchodzić na temsze? Drzwi powinny być otwarte, a papież Franciszek właśnie czarnym woalem przykrywa świat katolicki swoimi słowami: yy, Że błagamy Cię, zbudź się, panie, boimy się i jesteśmy bezradni, powiedział papież Franciszek. No jakżeż kapłan może powiedzieć, że jesteśmy bezradni? Nie jesteśmy bezradni, jeżeli mamy wiarę w sobie, więc tutaj odwrotna postawa do, do księdza Cebuli. I w czasie dżumy, ten krucyfiks, który adorował na Pustym Placu Franciszek, w czasie dżumy w Rzymie, on był obnoszony, krucyficzowe słowo, obnoszony ulicami Rzymu i oddalił zarazę, bo był obnoszony, powinniśmy wychodzić na ulicę, rozproszyć się trochę, ale jakieś pielgrzymki powinny chodzić po ulicach i do kościoła, ale ja powinienem widziałeś. decydować, czy chcę wejść. A widziałeś list od, od, list od słuchacza, który mówi, no tak. dobrze, a widziałeś, tak? Widziałem list od słuchacza, który nazwał to dyktaturą sanitarną. A nie, to jest nie dyktatura, nie, nie o a ten A drugi list, słuchacz co pisał? Zaraz ci ten list odnajdę, tylko poczekaj, bo gdzieś zgubiłem. E, Dobra, na, to ja odłożyłem. zacytuję w tym czasie inny list, który jest konkluzją tego mojego przeświadczenia, że nie, nie, nie jesteśmy bezradni. E, ktoś zaproponował, żebyśmy ustroili nasze okna, kto w Boga wierzy, tak jak na Boże Ciało. Żeby wystawić obrazy Maryjne w oknach, żeby człowiek przynajmniej w bloku naprzeciwko zobaczył twarz Maryi i wie, że tam jest jakiś inny katolik, który też się modli, skoro nas się nie wpuszcza do kościołów. Bardzo mi się pomysł spodobał, jakbym w Polsce teraz był tam ustroju właśnie, tak jak na boże ciało. Niektórzy wieszali obraz w oknie, inni tam lampkami go jeszcze otoczą, ktoś tam wywieszał flagę. Ustrójmy sobie, skoro kościoły nam zamknęli, to ustrójmy domy na, na boże ciało, żeby Pan Bóg wrócił na ulicę i bo nie jesteśmy bezradni, żeby przegonił zarazę. No to słuchaj, Księdza, nie czynnalazłem... mogą dotrzeć do wiernych. Co to, co to jest w ogóle za sformułowanie? Księża nie mogą dotrzeć do wiernych. Kto, ktoś im zabrania wychodzić do domu, do, do wiernych, do chorych, do szpitali. To jest, to jest zaprzeczenie powołania kapłańskiego. Jeżeli są takie zakazy. No i co w tym liście? No bo żeby w te o czasach, w których mówisz. Niedużo wiedziano na temat zarażenia się drogą kropelkową, to po pierwsze, a po drugie fragment Ewangelii. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego i to na to się powołał słuchacz, powiedział, no dobrze, nie trzeba wystawiać na próbę, nie trzeba iść tam, gdzie się pali, wierząc w to, że Pan Bóg ocali cię przed, przed ogniem, tylko przed ogniem trzeba uciekać. Ale to ten słuchacz nie musi chodzić do kościoła. Właśnie dokładnie o tym powiedziałem. Drzwi szeroko otwarte, kto chce, ten przychodzi we własnej roztropności. I jeżeli ktoś wejdzie z takim przeświadczeniem, wystawiam Pana Boga na próbę, to mi się nic nie stanie. No to być może po uszach dostanie od Pana Boga, ale jak ktoś w pokorze przyjdzie do kościoła, powie, Panie Boże, no może umrę bądź wola twoja. Ale chcę przyjść do ciebie, paść na kolana przed najświętszym sakramentem. Nie rozumieli roznoszenia kropelkowego, to nie do końca prawda w czasie dżumy. Otóż pierwsza wojna biologiczna w historii świata polegała na tym, że zadżumione koce oraz inne przedmioty przerzucano przez mury miasta, które się zamknęło i w ten sposób zarażono tych ludzi, więc oni nie nazywali tego przenoszeniem kropelkowym, ale wiedzieli, że zadżumione przedmioty mogą przenieść zarazę do miasta. I tak zostało jedno z miast zdobyte, nie pamiętam już, którzy to, czy Turcy, czy Mongołowie zastosowali pierwszą broń biologiczną. Kiedyś o tym tutaj wspominałem. Przerzucanie przedmiotów, więc ludzie rozumieli, że dżuma się przez dotyk przenosi. I jeżeli ktoś wyzywa Pana Boga na pojedynek i mówi, to sprzątnij zarazę, ja się przejdę z twoim krucyfiksem, to przegra, ale jeżeli ktoś w pokorze idzie, Panie Boże, zasłoń mnie, to skutek jest dokładnie odwrotny. No dobra, to są, to to są dwie filozofie. To jest filozofia pozbawiona nadziei na pustym placu, Franciszek, który tylko kręczy przed tym krucyfiksem, i ksiądz Cebula, który opowiadał trochę inne rzeczy o trochę innych księżach. I no tak wcześniej tak, rano. Tej... Jeszcze nie robiliśmy tej audycji. Dokąd mamy przejść teraz? Do, do, a przejdźmy choćby, wiesz, ty masz pokój z widokiem. Ja też mam pokój z widokiem. Ja widzę Ocean tak. Indyjski na przykład. A, a ty nie widzisz. No. Mam, ja noszę okulary, to może mam krótszy zasięg z roku, nie? Jak masz widzieć Ocean Indyjski, ja widzę słońce, chociaż zimno jeszcze jest rano, ale się podgrzeje tam za dwie godziny, gdybyśmy robili audycję, w to by się podgrzało. W Warszawie padał śnieg. Na razie było rano tam 50, to jest tak z 10 stopni Celsjusza. No ale się zrobi się ciepło, ponad 20 będzie, jak nie 30, jak to słońce, które stoi mm, pięknie i świeci, jak żebyś, ono jeszcze postoi. Żebyś się Co? na tym słońcu nie spalił. Bardzo dobrze działa słońce na wirusy, bo promienie UV je wypalają, a poza tym witamina D tworzy się w skórze wyłącznie, jak się wystawisz na słońce i nie przez szybę. Więc nie spale się tak szybko. Proszę, mi no, wymieniłeś, to chcesz o wojnie chińskiej mówić czy o czym? Nie, chcę posłuchać piosenki. A, proszę uprzejmie, specjalnie dla Krzysztofa Skowrońskiego, bo on lubi takie dziwaczne. W radiu wnet na początku były jakieś takie jingle, gdzie babcie ludowe zaśpiewy miały swoje. Jakieś takie dziwaczne, ludowe, trochę nieporadne rzeczy się pojawiały. I zawsze się Krzysztof Skowroński wtedy uśmiechał, a jak był dżingiel do radia zrobiony tak porządnie, by się powiedziało, gdzie ktoś, kto umie zagrać blusa, zagrał, to tak już się nie uśmiechał. Więc skoro takie ludowe lubi, to opowie się o tym, jak. Babeczki przekraczają nielegalnie granicę meksykańsko-amerykańską i tam po drodze kapcie i sandały gubią, potem ich odwracają od tej granicy i one jeszcze raz podchodzą do zagadnienia i tak w kółko podchodzą aż przejdą. Studio, dziki zachód. I to ruszamy na wojnę. A proszę bardzo, na wojnę. To o nadziei będziemy mówili później. O zielonym kolorze nadziei w Ameryce. Będzie dobrze, proszę Państwa. Jeszcze parę rzeczy Amerykanie wyprodukują i prześlą do Europy, żeby nas poratować, jak plan Marszala. No więc tak. Z Chinami trzeba zdefiniować tę sytuację jako wojnę. Na wojnie giną ludzie, i tutaj giną od wirusa. A jednocześnie wykonuje się akty wojenne takie, że się grozi śmiercią większej liczby ludzi, co robią w tej chwili Chińczycy. Grożą śmiercią, na przykład Ameryce w oficjalnych komunikatach mówią, że nie będą z amerykańskich fabryk położonych w Chinach, a produkujących lekarstwa, nie będą wysyłać transportów lekarstw do Ameryki. To jest wojna. I teraz. Myśmy się o tę wojnę nie prosili, ale trzeba podchodzić do tej sytuacji jako do wojny. Pokażę Państwu, skąd się wziął wirus we Włoszech, akurat. To się dowiedziałem kilka dni temu, zaskoczyło mnie to. Otóż w północnych Włoszech Chińczycy wykupowali firmy włoskie po to, żeby nabyć marki modne wcześniej produkowali pirackie torebki, panie kupowały tanie chińskie, buciki różne inne cuda, z Włoch rzekomo produkowane w Chinach pod fałszywymi markami. I teraz Chińczycy, żeby się z tego wyplątać. Zaczęli robić coś takiego, że kupują taką firmę i nabywają prawo do marki, kupują fabrykę, nawet upadającą jakąś, która się nie radzi, czy drogą, kupują we Włoszech. Potem część produkcji robią w Chinach i mają markę w ręku. Ale co się stało w północnych Włoszech? Nie dość, że tam jest bardzo wiele chińskich w tej chwili firm, które były włoskimi markami, to jeszcze. Nie zagwarantowali pracy włoskim robotnikom, bo za drogi, bo za dużo wolnego sobie bierze i tak dalej. Tylko 100 tysięcy Chińczyków pracuje w tych fabrykach w północnych Włoszech. No a jak 100 tysięcy Chińczyków pracuje, to latają w tej z powrotem, i stąd taki wybuch we Włoszech. Co Chińczycy teraz proponują yy, nam w ramach pomocy? No na przykład yy, yy, Czechy kupiły sobie testy chińskie. I wyszło po kilku dniach, że 80% tych testów nie działa. Podobnie było w Hiszpanii. To jest tego rodzaju wojna, właśnie. I jak sobie z taką wojną poradzić? No, Duda nie powinien dzwonić do dyktatora chińskiego. A trzy dni później iść na jasną górę, tylko prezydent Duda powinien najpierw pójść na jasną górę, no bo on katolik i chce pokazać narodowi, że troszczy się o naród i na kolanach po tym bruku, tak jak wielu pielgrzymów, powinien dojść do obrazu. A do Chińczyków nie powinniśmy w ogóle dzwonić nigdy po nic, od dzisiaj. I Ameryka poszła w tym kierunku. Wprowadzają już od ręki przepisy, które antychińskie. Które na przykład będą zmuszały przedsiębiorstwa realizujące zamówienia rządowe, żeby ta produkcja była w Ameryce wykonana. Czyli jak rząd coś musi kupić, czasami rząd coś musi kupić, drukarki, długopisy różne rzeczy rząd musi kupić to nie kupujemy od firmy, która to wyprodukowała w Chinach. Przenieście się z powrotem do Ameryki. I za tę przenoskę będziecie mieli ulgi podatkowe, za to, że uruchomicie przedsiębiorstwo, bo zorientowali się i demokraci, i republikanie, jak bardzo jesteśmy zależni od Chin, wszyscy na całym świecie, jak bardzo jesteśmy zależni, że wszystko w ramach globalizacji przeniosło się do Chin i teraz my wszystko mamy z Chin. Więc jak Chińczyk zamknie w ramach wojny swoje porty i powie, że czegoś nie będzie wysyłał, albo zacznie się spóźniać z dostawami, to to ma wyraźny Dotkliwy wpływ na nas, na nasze gospodarki. I teraz dzwonienie przez prezydenta Dudę do Chin, i tam Orlen i inne firmy się składają na transporty różnych rzeczy z Chin. To jest duże zagrożenie, że dostaniemy takie same testy jak Czechy czy Hiszpania. Duże zagrożenie, że dostaniemy specjalnie i wrednie wadliwe towary. Co to Chińczyk się nagle ucywilizował? Myśmy zapomnieli, że oni mają obozy koncentracyjne. Mają 500 obozów koncentracyjnych, w których siedzi milion ludzi. I my, no bo było tanio, to handlowaliśmy z tym niewolniczym systemem. To jest obrzydliwa komunistyczna dyktatura, prześladująca swoich obywateli. Tak, produkują tanio, ale kto? Niewolnicy produkują tanio nasze bluzeczki, żarówki, lekarstwa i wszystko inne. Więc trzeba się kiedyś obudzić i pamiętać zawsze w rozmowie z tym chińskim dyktatorem który notabene czemu się nie zaraził? Merkel się zaraziła, Boris Johnson się zaraził, książęta w Anglii i w Maroku się pozarażali, premier Izraela na kwarantannie, bo jego pracownik chory, a ten si jakoś zdrowiutki chodzi. To jest wszystko zbieg okoliczności albo podejrzane, jak kto woli. Milion ludzi w obozach koncentracyjnych w Chinach, i teraz my z kimś takim handlujemy przenieśmy sobie tę sytuację na wspomnienia z II wojny światowej. No tak jakbyśmy normalny biznes robili z Hitlerem w czasie II wojny światowej kupując, bo dobre silniki robił, samochodowe Volkswageny piękne produkował, to kupmy trochę od niego, bo ma doskonałe. No nie, no takich rzeczy się nie robi. Trzeba zdefiniować tę sytuację jako wojnę i teraz jak ją wygrać? Chiny moim zdaniem będą zduszone. Pojawiły się w polityce cztery punkty. Solidarność państw, żeby przestać od nich kupować i to szybko, i żeby przenieść co się tylko da, odtworzyć produkcję w kraju, nawet jeżeli droższa. Bo to, że tańsze są różne rzeczy z Chin, to jest nieprawda, jak się weźmie pod uwagę, ile nas kosztowało zamknięcie fabryk w naszym kraju, czy to Ameryka, czy Niemcy, czy Polska, ile nas kosztowało bezrobocie tych ludzi których fabryki zamknięto, bo no bo talie teraz z Chin. Ja przeniosłem kapitał do Chin, i tam będę miał fabrykę. Więc przenoszenie produkcji, solidarność państw w niehandlowaniu, zakaz zamówień rządowych z Chin, to powinno być w Polsce wprowadzone od ręki. I coś jeszcze, co się pojawiło po demokratycznej i republikańskiej stronie i Brytyjczycy powiedzieli to samo. Za to, co nam zrobili Chińczycy, mamy prawo do odszkodowań finansowych poprzez umorzenie. Kolosalnych kwot długów zachodnich państw w Chinach. Chińczyk ma zapisy bankowe. Jeżeli Ameryka powie, że z tych zapisów bankowych nie spłaca tych dwóch bilionów dolarów wyłożonych na ratowanie Ameryki w tej chwili, to co Chiny mogą zrobić? No Amerykanie odmówili spłaty, bo nas kosztowało ratowanie się przed waszym wirusem tyle i tyle pieniędzy. A czemu to jest wirus chiński i czemu to jest ich wina? Otóż, gdyby wpuścili lekarzy europejskich w grudniu czy w styczniu, czy amerykańskich, gdyby pozwolili lekarzom chińskim na współpracę z zachodnim światem, gdybyśmy się wcześniej dowiedzieli, o co konkretnie tam chodzi. To ten wirus by się nie rozszedł po całym świecie w takim stopniu. To jest albo zawałka Chin, albo celowe działanie, że ten wirus się po całym świecie rozszedł. I ukrywanie informacji przez dwa miesiące na ten temat przez Chiny, to było działanie wprost na szkodę, i nie obchodzi nas, czy to było zaniechanie, czy wredność. Działanie na szkodę krajów zachodnich i odmowa spłaty długu pojawia się jako temat, i, i co nam zrobicie? No mają milion ludzi w armii, ale do wszystkich strzelać nie będą. Zdławione zostaną Chiny, mam nadzieję, i oto się modlę gospodarczo, poprzez to, że tak jak nam wszystko sprzedawali, tak teraz nic od nich nie będziemy kupowali. Nie da się tego ale zrobić. Gdzie zauważyłeś ten. Tym... A gdzie ty zauważyłeś te oznaki solidarności między państwami sprzymierzonymi ze Stanami Zjednoczonymi? Solidarność to jest postulat i teraz jeszcze postulat. nie zadziałała. To jest postulat, natomiast trzeba coś zaproponować swoim sojusznikom. W tej sprawie jesteśmy raczej, Ameryka jest bliżej Niemiec, Hiszpanii, Polski niż bliżej Chin. I teraz proponuje się swoim sojusznikom, żebyśmy solidarnie się zabrali za Chiny, i oni się sami orientują. Dobra, Trumpa nie lubię, ale rzeczywiście nic już się w Hiszpanii nie produkuje, bośmy powynosili fabryki do Chin. We Włoszech 100 tysięcy robociarzy chińskich przylatuje do pracy, czyli 100 tysięcy Włochów nie zatrudniamy w tych fabrykach. Więc Trumpa nie lubię, ale sensownie chłop gada i Czechy jak. Kupiły za prawie 2 miliardy euro testy z Chin i się zorientowały, że 80% tych testów jest wadliwa, czyli podpucha, no to może zmienią swoje myślenie w kierunku Chin i wtedy dopiero pojawia się Solidarność. Hiszpanie też się wpakowali w te testy wadliwe. Jakaś firma krzak chińska mi sprzedała? Jaka firma krzak w Chinach, które są dyktaturą komunistyczną i każda firma jest kontrolowana, każdy obywatel jest kontrolowany, każda komórka jest kontrolowana? Drony rozpoznają twarz, nawet jak założysz maseczkę. Więc jaka firma krzak chińska? No, firma komunistycznej partii Chin krzak. Którą pozwolono stworzyć i sprzedać Hiszpanom wadliwe medykamenty. I w tej sytuacji się Solidarność pojawia, bo się zaczynają ludzie orientować, co im Chiny zrobiły. To jest postulat, to jest pewna myśl, która dojrzewa i nie tylko w Ameryce, to Amerykanie tego nie wymyślili, to nie jest ich wynalazek. Zaczęliśmy się wszyscy orientować, co nam zrobiły Chiny. No i może będziesz stał tak jak tylko, w sprawie tylko, wirusa dwa tygodnie nie. temu, to jak się Solidarność ogłosi oficjalnie, może znowu będziesz stał na początku audycji. Się 50, 54 miliony koron zapłaciły za te testy nie 2 miliardy euro bo na 2, 2 miliony, miliony euro, to... euro. Milio milion 1600 ileś euro a 2 miliony nie miliardy tylko miliony Dobrze. Mi Powiedziałem miliardy miliardy pomyłka bo teraz wszystkie gospodarki w miliardach operują i wojna z Chinami odbywa się w bilionach już teraz nie w miliardach tak więc zapłaciły czyli, 2, 3, czyli pełne 600. euro wiary... Śnieg pada. Wiesz, jak wygląda płatek śniegu? Wiem, różnie wygląda, ale jest symetryczny. To jest konstrukcja przez Pana Boga wymyślona. Natura by sama czegoś takiego nie zrobiła. Jedne w górę, drugie w dół. Tak pada śnieg. Śniegu Wojciech Cejrowski Wojciech tylko widzi śnieg na filmach rozmaitych, być może na filmach rysunkowych, a my posłuchamy jakieś piosenki. Tak, muszę się zastanowić poważnie albo wygooglać, czy kiedyś w ogóle w Arizonie za mojego życia śnieg padał. Yy, wiem, że wtedy się ogłasza wakacje natychmiast, żeby dzieci popatrzyły, bo znają tylko z filmów. Ale czy kiedyś padał? No, pod granicą meksykańską to pewnie nigdy nie padał. Kto tam wie? Piosenka. Bardzo rzadko przynoszę polskie piosenki, ale pomyślałem, że może będzie pasowała, bo mamy dużo kłopotów z ZUS-em. Władza polska na czarno, a amerykańska na zielono. Może po tej piosence zaproponujemy zieleni trochę, co można by zrobić w tej trudnej sytuacji lepiej niż robimy to my. Kilka pomysłów Państwu pokażę pozytywnych z różnych miejsc. Natomiast, Natomiast to, co z ZUS-em się. Się dzieje mnie martwi, więc przyniosłem piosenkę ZUS Blues Polską, która mówi o tym, że już darujcie sobie ten ZUS i te pałace wasze i te odpisy rządzie polski obecne od zus -u. Jeżeli ja mam wypełniać tyle podań, to ja już nie chcę waszych zwrotów.